Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a dzisiaj kontynuujemy naszą podróż w Derail Valley, gdzie idziemy do portu. I targamy naszą nową lokomotywę na samym końcu. No i nie mam taką nadzieję, że dalej tam jedzie. Dobra, i tu się trzymamy prawej strony. 60 przepisowo jedziemy. Nic złego się nie stanie. Mam tu 40. No i teraz lewo i lewo. Dobra, panie, bo tu 50 jest. O, jedzie, lokomotywa, widać, jedzie. Fajne. Dobra, nie ma co przyspieszeń, bo to już będziemy skręcać w lewo.
No i wjeżdżamy. Już widać port. Ładnie, ładnie to wygląda, naprawdę oświetlone takie. Osiem i to na prawo. Jeżdżamy o dwóch. Dobra, super. Dobra, tam tej lokomotywce sobie zgasimy silnik. W sumie w tej też. Tam możemy trochę jeszcze podciągnąć. Dobra, i tutaj na lewo. I wyjdziemy wtedy. Nie, to w lewo i potem też jeszcze w lewo. O. To już widzimy, gdzie teraz mamy wjechać. To jest dobrze, to jest dobrze. To jest źle. Nie, tu tylko tu. A7. O. To jednak tu. Nie! Stój, panie! Źle! To, żebym teraz robił? Ej, źle. Mamy radę z tym ruszyć teraz w ogóle tą jedną lokomotywą? Po prostu miałem to już wjechać i się nie zatrzymywać. I dlatego poszedłem już tamte zgasić. Nie? Tej opcji, która się teraz wydarzyła, to nie brałem w ogóle pod uwagę, nie? Czemu ja tak żebym pojechał? Nie, myślę, że ta tabliczka jest przy tym torze, nie? Nie na lewo, tylko na prawo. Jakoś mnie zmyliło. Czekaj kawałeczek.
Jeszcze kawałeczek. No i fajnie. Losujemy. No i dajesz pan do przodu. Jeszcze mamy dużo miejsca. Dobra, z tyłu widzę, że wszystkie wagony wjechały. Można zahamować. Dobra. Super. No ty już się możesz wyłączyć. Pyk, pyk. I hamujemy. Dobra. Idziemy jeszcze tą lokomotywkę odłączyć. Pyk, pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. Pyk. No dobrze, i my jesteśmy na E, czyli musimy iść w lewo. Idziemy oddać to zlecenie. Przechodzimy przez wszystkie płoty. Dobra. Wszystko w porządku. Przejechaliśmy bardzo szybko. 62 tysiące wypłata podstawowa, dostaliśmy 93. Pomocka 28. Sy. Brawa, nie zaletamy, aż nie będziemy płacić. Idziemy z powrotem. Nie wiem za bardzo gdzie jak. Nie. A nie, nie, to nie, o matka. No iść tu. Przez płot. Dobra. I teraz tak. Zostaje wagon. Tu jest wolny tor. Dobra. Czyli jakoś przejedziemy.
Pierwsze co, to trzeba do warsztatu tym dojechać. Te trzy lokomotywy tak do manewrowania to lekko uciążliwe są, nie? Nie da się ukryć. Ma dosyć długi zestaw. Dobra, mnie tutaj. Jeszcze kawałek tu. Zero kawałek do przejazdu mamy. Żeby dojechać do tej naprawy, nie? O, będzie ciszej. Nastała cisza. Emily. Wjeżdżamy tu. Wstecz, to jest ustawione dobrze.
to chyba no wprost powinno być też naprawa, nie? Czy to nie? No i jest naprawa. Dobra. I teraz tak, tutaj tylko na tym jednym jest, tak? Naprawa. No niestety. Czy jak tym podjedziemy do końca, to byśmy musieli tu obok wjechać. Niestety. Dobra. A wrzuć. Ale coś tu na mnie zaskoczyło, widzę. Musimy się kawałeś cofnąć. Nie wiem, hamulca. Spuścić. Za daleko. Dobra, to wczep do tego. Będzie i tak dobrze. No idzie. To co tutaj tak? No niestety, wszystko trzeba uzupełnić. Tam ci chcieli 28 tysięcy, ja? To musimy zapłacić 23 Dobra, podciągnij pan jeszcze kawałek. Wyżej tam dopłacimy, ile trzeba będzie. I co tu się stało, że wtedy się zmieścili? Teraz się nie możemy zmieścić. Tu się zmieściło. Tutaj też się zmieściło, dobra. Jest ta buda. To po tej stronie, nie? Dobra, chodź tu. Chociaż w sumie. Udało się. Jesteśmy w domciu. Ja myślę, że tam na tamtym to na tej 28. Wiesz, że znowu już wjechaliśmy.
No tak, no przecież tutaj też było puste, nie? No nie mogę. Serio. No nie chciałem wjechać. Z powrotem. Po malutku i na skutku, jak to mówią. Okej. A i to. Teraz trochę lepiej. No, jesteśmy. No, jesteśmy. Dziękujemy za wszystko. Przepchaj to. I teraz tu mamy obrotnicę. Byś tutaj, nie? Byś tutaj, w tym kierunku. Tu powinna być nasza lokomotywa gdzieś, nowa. Oj, piękna, ładna. Pewnie już też jej się coś zepsuło od tej jazdy. Dobra, panie. Zwolnione, to zwolnione. Ale pan bezpiecznik, rozrusznik i daj miodu. Jest temperatura oleju, to nie ma przekładni, tylko ma mechaniczną, nie? To nie ma tak jak tam, że silnik spalinowy produkuje prąd elektryczny przez przekładnię, która zasila silnik elektryczny, która zasila zestawy kołowe, tak? No tutaj sam silnik przekłada moc na koła. Ale fajnie to robi. No i myślę, że dzięki tym dwóm lokomotywom będziemy w stanie wykonywać dużo zleceń.
No dobra, hamulec elektrodynamiczny też działa. Ona chyba 1070 maksymalnie pojedzie, nie więcej niestety. Dobra, w sumie to tak właściwie. Jeśli pani tu stanie, ono jest odwrócone jak przodem w tą stronę. Dobra, to tam też trzeba tak odwrócić. Odwracaj, odwracaj, odwracaj. Okej. Teraz przepchaj. Jeszcze kawałeczek. Jeszcze kawałeczek. Nie przeskakuj przez to. Ej. O. Super. Jeszcze weź to odpal. Puść hamulec. Przyłącz tą oto lokomotywę. Najpierw sprzęgnie. Siup, siup. Potem to. Siup. Mocno napięte coś. Siup, siup i siup. Dobra. Wejdź tu. Siup. Siup. Up. Wjeżdżamy. Tak, panie. Na styk, nie? Z tej strony. Już z tej? Panie, ewentualnie troszeczkę do tyłu. Super. Dobra. Ja tutaj na prawo jest. Prawo jest tu. Dobra. Teraz wejdź tu. Zamknij drzwi. Okej. Dobra. Lecimy tu, naprawiamy.
Właśnie, nie ma napędu elektrycznego, to o czym mówię. O, dosięgnął, jak fajny. Super, dziękuję. Dobra. Teraz mniej więcej stąd. Mryga światełko. Tutaj idziemy. Dobra. Idziemy załatwić co trzeba. Tutaj chyba były transporty wojskowe, jak się nie mylę, nie z tego. Nie stąd było. Patrzcie, ile jest tego w ogóle do zaakceptowania. No, będziemy jeździć. A opłaty widzicie już jak małe? Tak. Cyk. 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 No, prawie nic się nie uszkodziło. No i teraz tak, mamy 124 tysiące. Co my chcemy z tymi pieniędzmi zrobić? Oto jest pytanie. Przewozy logistyczne. Czy przewozy logistyczne masz tyle warte? Przykład to miasto południowe i zachodnie. CSW. Jak to jest? Tam daleko, widzicie, za 14 tysięcy. Tylko. I za to jest długie. Nie, może na razie tych logistycznych nie będziemy robić. Na razie parowych lokomotyw to my nie chcemy. Zleceń równoległy, żeby mieć dwa, to też chyba nie potrzebujemy. Zlecenia wojskowe za 100 tysięcy. To by było fajne. W sumie jakieś wojskowe zlecenia porobić. Baza wojskowa MB na górze. Dobrze, ale my tam praktycznie nie jeździmy. A i co tu można wziąć, no? Wojskowe, niebezpieczne. Dobra, panie. W takim razie tak, daj to. To tu jeszcze jest w miarę tanie. I no i te, no właśnie, przewozy logistyczne. Pięknie. Ubezpieczenia brać, zmiana czasu premiowego. Plus 5? Plus 5. To jest minus 5. No fajnie. Fajnie. No myślę, że tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.